Dzień dobry, Olga Feszczuk. Wójt zapowiedział budowę nowego hipermarketu w Rewalu. Spróbujemy dowiedzieć się, jak do tego pomysłu podchodzą turyści i mieszkańcy. Nie wiem, wydaje mi się, że jeden to troszeczkę za mało jest duża miejscowość. A jaka jest przewaga takich większych sklepów nad mniejszymi? Większy wybór towarów. Powiem pani, czy jestem za? No jest wszędzie ten problem, w każdym mieście wchodzą markety, małe sklepiki upadają, ale myślę, że to jest nieuniknione. No. Jest w tej chwili jeden, Polomarket. O, to na pewno jakiś by się przydał. Przydałby się jeszcze jeden. Nie. Dlaczego? No po co? No wpłynęłoby to na konkurencję między marketami, prawda? Ceny by musiały być po prostu regulowane tak, żeby te dwa markety przynosiły jakieś zyski między sobą, konkurowałyby i powiem, że dla klientów na pewno by to było dobre. Drugi market jak najbardziej, gdzieś tam bliżej może centrum, gdzieś tak. Jest pani zdecydowanie za? Za tak, takim większym marketem. Które sklepy pan woli? Takie właśnie duże sieci czy mniejsze raczej, lokalne? Raczej duże, bo wszystko kupię w jednym. Nie korzysta pani z mniejszych? Mniejszych korzystam też, ale w dużych mogę wszystko kupić. Czyli... A w małych jest mi to po prostu wszystkiego za mało. Poza tym lubię samoobsługowe sklepy. Większy wybór, samoobsługa. Powiem pani, no jest to tańsza forma zakupów, jakby nie patrzeć dla potencjalnego turysty. Na wczasy przyjeżdżają ludzie biedni też, nie? Ceny są korzystniejsze i dużo produktów można od razu kupić w jednym sklepie, więc też zaoszczędzanie czasu jest przy okazji. Ja nie robię zakupów, zawsze robi to żona, także ja tutaj nie mam swoich ulubionych marketów czy sklepów. Sklepy to jest coś takiego, co mnie wkurza, to mnie denerwuje. Ja wiem, że ja muszę zjeść, ja wiem, że się muszę ubrać, ale to nie jest żadnych. Dla mnie. To nie jest dla mnie. Korzysta pan z Polomarket, który się obecnie znajduje? Korzystam. A to my nie wiemy, bo my nie tutaj. Jak widać, hipermarkety cieszą się ogromną popularnością i ludzie właśnie w nich wolą robić zakupy, zapominając jednocześnie, że niszczą w ten sposób lokalne sklepy.